Witajcie! Dzisiaj odpowiemy sobie na pytanie, dla kogo jest nowy Redmi Note 10. Xiaomi słynie z tego, że tanie modele jak seria Redmi czy też Poco są doskonale wycenione, a przy tym mają naprawdę świetną specyfikację. Oczywiście wiemy, że przez lata występowały mniej lub bardziej urane telefony Xiaomi, to zupełnie naturalna kwestia, ale jednak zawsze ta niezwykle ważna relacja jakości do ceny stała tutaj na wyższym poziomie niż u konkurencji. Przykładem może być to, że jeszcze dwa lata temu, kiedy ktoś pytał mnie, jakiego dobrego smartfona do tysiaka nabyć, moja odpowiedź była jedna – Redmi Note 7. Mówię o tym urządzeniu dlatego, że to był chyba pierwszy telefon Xiaomi, który zrobił na mnie aż tak dobre wrażenie tym, jak dużo oferował, tym, jak fajnie wyglądał przy zachowaniu niskiej ceny. W sumie zabrakło mi tam jedynie NFC służącego do płacenia, które dostał dopiero następca, czyli Redmi Note 8T. Zarówno Redmi Note 7, a także Note 8T to były dawne odpowiedniki testowanego dzisiaj Redmi Note 10. Przyznam, że rok temu Redmi Note 9 nieco zerwał z tym fajnym podejściem Xiaomi do oferowania jak najlepszego urządzenia w jak najniższej cenie i to mi się nie do końca spodobało. Chodzi o to, że zmian zbyt dużo nie było. Dostawaliśmy tam co prawda większą baterię, ale niestety wykonanie było gorsze. W tym roku natomiast Redmi Note 10 wraca do formy i to w znakomitym stylu. Przechodzimy zatem do rzeczy, Was zapraszam do obejrzenia do końca, aby przekonać się, jakie aspekty w Note 10 zrobiły na mnie największe wrażenie. Odpowiemy sobie też na pytanie, dla kogo to urządzenie jest dedykowane. Samo wykonanie stoi na wysokim poziomie. Z tyłu znajduje się panel wykonane z tworzywa, z tym, że doskonale udaje szkło. Nie ma tutaj mowy o tym, aby to miejsce się uginało, i to mi się spodobało. Note 10 możemy bardzo wygodnie trzymać, pomaga w tym zagięto obudowa na tyle. Zobaczymy świetnie wyglądający opalizujący motyw, wtedy kiedy obracamy telefonem pod światło. Z pewnością będzie jeszcze bardziej widoczny na kolorze białym albo jasnozielonym, ale testowana wersja szara również może się podobać. Szkoda, że ramka wokół Note 10 okazała się połyskująca. Tego typu rozwiązanie raczej mi się nie podoba. Często się przetłuszcza, do tego gromadzi na sobie zabrudzenia. Przyznam, że nie do końca rozumiem czemu taka ramka znajduje się na pokładzie tego urządzenia, dlatego że ścięte krawędzie na górze i na dole są już matowe, a to wygląda znakomicie. Gdyby ramka była całkowicie matowa, to wtedy wykonanie Redmi Note 10 wypadałoby na jeszcze lepszym poziomie. Wyspa na aparaty jak zawsze wystaje ponad budowę, sprawia to, że występuje chyba tanie się telefonu przykładowo na stole. Samo wkomponowanie wyspy przypadło mi do. Do gustu, krawędzie są matowe. Fajnie wygląda też w eksponowaniu obiektywu bazowego, natomiast napis ultra premium chyba nieco tutaj nie pasuje. Dodam jeszcze, że w zestawie dostajemy silikonowego case'a. W temacie frontu nie ma zaskoczenia, ramka pod ekranem jest wyraźnie grubsza niż pozostałe, natomiast kamerka do selfie została umieszczona jako otwór na górze ekranu. Klawisze mają znakomity skok, są doskonale spasowane, mamy na pokładzie złącze jack, do tego podwójne głośniki, a to zaskoczenie w tej cenie. Na tym ciekawe, rzadko spotykane. Rozwiązania się nie kończą. Przy pomocy Note 10 możemy sterować przykładowo naszym telewizorem czy też dekoderem. Na to pozwala natywna aplikacja pilota, a także specjalny port, znajdujący się na górze tego urządzenia. Note 10 zaopatrzono oczywiście w dual SIM. W tym telefonie możemy mieć jednocześnie dwie karty SIM oraz kartę microSD, aby rozbudować pamięć. Mało tego, Redmi Note 10 wytrzyma zachlapanie wodą dzięki normie IP53. Czy urządzenie w tej cenie może mieć AMOLED? -a? Oczywiście, że tak. Na pokładzie Note 10 dostajemy właśnie tego typu ekran Full HD+, to zapewnia, że wszelkie małe teksty i ikony są doskonale czytelne. Natywne barwy oceniam jako nieco podbite, ale w granicy rozsądku chodzi o to, że nie występuje wrażenie, że są zbyt nasycone i to mi się spodobało. Na wysokim poziomie okazały się kąty widzenia, mamy znakomite prawdziwe czernie. Najwyższa jasność może osiągać w piku nawet 1000 tonitów, a to oznacza, że w jasnym, słonecznym otoczeniu ten ekran będzie zadowalająco widoczny. Możemy dokonać zmiany motywu wiodącego na ciemny, ma do tego redukowanie światła niebieskiego oraz dopasujemy samodzielnie temperaturę barwową. Natomiast kolory mogą być nasycone standardowe albo automatyczne. Wtedy urządzenie na podstawie naszego otoczenia steruje tym, jak wyglądają barwy na tym ekranie. Na całości dopełnia nawigowanie po systemie przy pomocy gestów. Mamy też always on display, a w tej cenie rzadko się to zdarza. System zawiera bardzo rozbudowane konfigurowanie wyglądu tej funkcji, a to spora zaleta. Wbudowana bateria w Redmi Note 10 okazała się znakomita. Dostajemy na pokładzie 5000. Miliampere godzin, ładowarka dołączona w zestawie osiąga 33W. Przekłada się to na całkiem dobry czas ładowania, w niespełna 1,5 godziny do 100%. W aspekcie czasu pracy osiągamy tutaj spokojnie 6, maksymalnie 7,5 godziny pracy na ekranie. Sprawia to, że Note 10 może pracować nawet 2 dni bez potrzeby ładowania. Samo działanie systemu w Note 10 okazało się zadowalające. Wszelkie operacje, zadania wykonywane są w dobrym tempie, rzadko występują klatkujące animacje. Natomiast czasem Zauważymy, że pewne rzeczy, przykładowo wczytywanie aplikacji, może być nieco bardziej powolne. Za dobrą kulturę pracy tego urządzenia odpowiada Snap 678. Testowana sztuka ma 4GB RAM'u. Wbudowana pamięć to ufs 22 Mamy też na pokładzie Bluetooth 50 a także NFC do płacenia. Tego typu specyfikacje uważam, że spokojnie wystarczy większości osób do takiego zwykłego, codziennego użytkowania. Nie ma co ukrywać, że MiUI 12 to niezwykle rozbudowana systemowa nakładka w Redmi Note 10. Znajdujemy chociażby klonowanie aplikacji, pozwalające na logowanie się przy pomocy innego konta do tej samej aplikacji. Mamy też masę gestów, przykładem może być wykonywanie zdjęcia ekranu przesuwając po nim trzema palcami. Możemy do tego włączyć mniejsze okno systemowe, aby łatwo operować po telefonie kciukiem. Na pewno fajna funkcja to czyszczenie głośnika, wtedy urządzenie włącza na pół minuty specjalny dźwięk, który wypycha zanieczyszczenia z głośników. Kto by pomyślał jeszcze 2-3 lata temu, że telefony pokroju POCO M3 albo testowanego Redmi Note 10 dostaną podwójne głośniki, które kiedyś miały tylko flagowce i to nie wszystkie. Nie możemy się co prawda w Naucie 10 spodziewać jakości dźwięku na flagowym poziomie, ale mając na uwadze cenę tego urządzenia, uważam, że w tym aspekcie wypada naprawdę bardzo dobrze. Nasza muzyka zawsze jest zadowalająco czysta, a także szczegółowa, natomiast basy powalające nie są, dlatego że tony niskie okazały się niestety płaskie. Usłyszymy za to, że to urządzenie zapewnia całkiem dobry poziom najwyższej głośności. Kiedy podłączymy słuchawki do Note 10, to uzyskamy już lepsze efekty, występują takie fajne, soczyste basy, a wszelkie multimedia są szczegółowe. W systemie znajduje się prosty korektor, to oznacza, że możemy samodzielnie dopasować parametry dźwięku. Dodam jeszcze, że Redmi Note 10 ma raczej takie tanie wibracje i daleko tutaj do wrażenia haptycznego. W Note 10 dostajemy niesamowicie szybki skaner umieszczony na boku tego urządzenia. Jego działanie oceniam wręcz na flagowym poziomie, dlatego że musimy dosłownie musnąć opuszkiem palca czytnik, i przenosimy się od razu do systemu. Co ważne jest bardzo precyzyjne, to oznacza, że nie występują tutaj błędy odczytu. Bardzo mi się spodobało, że możemy skonfigurować, aby skaner był aktywny cały czas albo aby wykrywał naszego palca dopiero kiedy naciśniemy klawisz zasilania. Mamy jeszcze również szybkie rozpoznawanie twarzy bazujące na kamerce do selfie. Działa to nawet w ciemniejszym otoczeniu. Ta metoda może pracować na dwa sposoby Pozostaniemy na ekranie blokady Albo samoczynnie przenosimy się do systemu Wtedy kiedy telefon nas rozpozna Czy w Note 10 aparat to zaskoczenie W pozytywnym znaczeniu Na to pytanie spróbuję za chwilę odpowiedzieć W tym urządzeniu matryca bazowa To 48 megapikseli f1.8 Natomiast kolejny obiektyw Zapewnia większe pole widzenia niespełna 120 stopni Mamy na pokładzie jeszcze obiektywy takie jak makro a także do efektu rozmycia Z tym że uważam że one nie są do końca potrzebne. Przekładowo makro zapewnia zdjęcia jakościowo na niskim poziomie. W tym telefonie kamerka do selfie to 13 megapikseli f2.5. W jasnym otoczeniu wykonywane zdjęcia są zadowalająco szczegółowe. Barwy okazały się raczej stonowane. Zobaczymy, że automatyka aparatu dobiera przeważnie dobre ustawienia. Rzadko występuje tendencja do tego, aby jasne obiekty wyglądały na przepalone. Na wysokim poziomie oceniam działanie automatycznego trybu HDR. Przekłada się to na znakomitą, oczywiście jak na klasę na Note 10, dynamikę. Powiększenie Podwójne uzyskamy jako krop z aparatu bazowego, a to oznacza, że szczegóły są na dużo niższym poziomie. Na pewno fajna kwestia polega na tym, że kiedy wykonujemy przy pomocy obiektywu bazowego zdjęcie z bliska, to występuje w tej sytuacji naprawdę ładne, naturalne rozmycie. Co do większego pola widzenia, tego typu zdjęcia są dobre tylko w jasnym otoczeniu, natomiast i tak zauważymy, że ponownie szczegóły w każdym rodzaju otoczenia, czy to w pomieszczeniu, czy to na zewnątrz, powalające nie są. Co ważne, dla tego obiektywu niestety nie przewidziano trybu nocnego, a to spora. Wada. Zobaczymy, że w nocy występują pewne szumy, do tego spadają detale, szczególnie kiedy aktywujemy podwójne powiększenie. Na plus to, że zdjęcia nocą nie są na siłę zbyt jasne, ale bardziej takie naturalne i to mi się spodobało. Selfie okazały się być na dobrym jakościowo poziomie, ale tutaj obowiązkowo musi być cały czas włączony automatyczny HDR. Nie ma wtedy po prostu efektu przepalonego nieba. Ponownie, barwy na selfie są raczej takie stonowane, a szczegóły całkiem dobre. Nagrywane filmy, jak to często bywało się. Mają bardzo podbite barwy i to będzie mega widoczne. Natomiast, poza tym, nagrania oceniam pozytywnie. Są w miarę szczegółowe, kiedy filmujemy w jakości 4K, ale wtedy brakuje cyfrowej stabilizacji. Niestety działa tylko dla nagrywania do 1080p. Oczywiście, kiedy przełączymy się na podwójne powiększenie czy też większe pole widzenia, to szczegóły są już na niższym poziomie. W aspekcie aparatu zatem nie ma większego zaskoczenia. Redmi Note 10 wykonuje całkiem przyzwoite zdjęcia, a także filmy. Przechodzimy do podsumowania. W tym roku Redmi Note 10 wraca do formy potem, jak Redmi Note 9 był nie do końca udany, z tym, że to moje zdanie i nie każdy musi się ze mną tutaj zgodzić. To urządzenie zapewnia całkiem szybkie, sprawne działanie systemu. Mamy do tego na pokładzie AMOLED, a, a także podwójne głośniki. W całości dopełnia pojemna bateria oraz zadowalająco dobry aparat. Reasumując Note 10 polecam zatem każdemu, kto poszukuje udanego telefonu do 1000 zł i oczekuje, aby w tej cenie otrzymać maksymalnie wypasioną specyfikację, jak tylko się uda bez kompromisów. Może poza 5G, ale przy tym często występują pewne braki, jeżeli chodzi o specyfikacje, których nie ma w Redmi Note 10. Dzięki za obejrzenie, czekam na wasze komentarze. Dajcie znać, jak wy oceniacie Redmi Note 10. Oczywiście aktualna cena tego modelu znajduje się poniżej w opisie. Zapraszam do polajkowania tego filmu, jeżeli wam się podobało. Zachęcam też do zostawienia suba, abyście byli zawsze na bieżąco z tym, co się dzieje na Morele TV. A tymczasem do zobaczenia.